I ruszamy dalej. Piekielny obcy za ponad 2 miliony punktów doświadczenia. I ta ciekawa broń. Cieszę się, że cię widzę. Witaj. Ja też się cieszę, że siebie widzę. Arena. Z tobą bym sobie zawalczył. No niestety nie udało się. Do tej pory szło dobrze. Rozejrzyj się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty już w piżamie? ...2546... ...530... Też mniej statystyk. Czyżbym cofał się do tyłu? Mam nadzieję, że nie. Polepszę sobie aurę. Wojownik pancerz wytrzymałość. W gildii co się dzieje? Zgłoszę się do wspólnego ataku. Lochy są dostępne. Gdzie ty jesteś? Wytrzymałość 611, 772, 4700. Hehem. Ten kryształ bym najlepiej zachował. Do jakiejś broni nowej. Chyba, że uda mi się zrobić nową broń z ciebie. Łuk. Zręczność i to sporo. Chwila, moment. ...1027... ...1400... ...i zręczność pasuje. Nie ma co się zastanawiać. Jak mówiłem, będzie to broni. Nie jest razy dwa? Chwila, moment. A byłem pewny, że oni też dostają razy dwa. Razy dwa. A ty już nie razy dwa. A to dziwne. Prędzej tak to było. Ale w porządku. Tobie miałem jeszcze wymienić ten pas. 391. Ten 391 jest chyba najlepszy. Więc i tak pójdzie ta zmiana. W porządku. Jeden. I dwa. Tak, tak. Tutaj daje plus dwa. Raczej razy dwa. Tak czy owak, ty idziesz na rozmontowanie. I jak i ty. A wy idziecie na ulepszenie. Dwa ulepszenia na razie muszą wystarczyć. Wracamy do lochów. Dla ciebie był
Łuk. Współczynnik razy dwa znika, jak ją, jak zakładam jej broń. A szkoda, że to wycofali. To tłumaczy, dlaczego jestem o tyle silniejszy i dlaczego poprzednie piętra były dla mnie tak bardzo łatwe. To by też by się przydała lepsza broń. Ale na obecną chwilę z tymi nowymi statystykami lecimy do przodu. Raszplunka, zobaczmy. $159 milionów punktów życia ma. 10 milionów ubitych. Coś za bardzo zaczęły jej wchodzić ciosy krytyczne. No niestety Magus nie trafił nic krytycznie, a teraz weszło pod koniec. Kunda, też dobrze przypunktuj tam. Nowa broń się całkiem dobrze sprawdza. $84 miliony do ubicia. To jest już całkiem możliwe. Jeszcze jeden taki... Jeszcze jeden taki cios krytyczny i byłoby po sprawie. Niestety zabrakło odrobinę siły uderzeniowej. Tak więc pupile walczyły wszystkie. Twierdza. Jeden żołnierz za 274 tysiące. Oczywiście, że tak. I jeden za 200 tysięcy. Za 46 tysięcy. To jest już tak na marginesie, bo jeden kosztuje ile? 16. No właśnie, to jest już tak na dużym marginesie. Wyszedłbym na zero i straciłbym głównie tylko czas. Więc sobie tą misję na razie odpuszczę. Zbiorę tylko zasoby. I czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Czerwony Gnoll. Za prawie 3 miliony punktów doświadczenia i cytryna światła. Ustawiłem sobie... Chcesz zarobić trochę złota? Chcę. Nie spodziewałem się, że ty umiesz coś powiedzieć jeszcze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przejmujesz wartę? Przyjmuję. Na 10 godzin. Jak to by to odpowiada? Co jest szybsze, ręka czy oko? Światło. A na arenie zawalczę sobie z tobą. Niestety on miał pierwszy cios. Za to ja mam ostatni. I wszystko gra. Cytryna światła dla ciebie. Punkt inteligencji. Twierdza. 9 za 80. Nie. Zbiorę sobie tylko zasoby. I zagrałbym sobie z tobą. Pozdrawiam. Pozdrawiam z powrotem. Jak pech, to pech. Tak bywa.
Brawo za uważność. Ha. Zobaczmy. Brawo za uważność. Doskonale. Kiedyś wspominałem, że brakuje mi tutaj w ogóle dźwięków, a teraz jak będziemy rozmawiał, to jest wspaniale. Brawo za uważność. Wygrałem 3 razy? Ogrywacz, pokonaj hazardzistę 3 razy z rzędu. Już około poziomu 70 próbowałem pierwszy raz zdobyć to osiągnięcie. I jeszcze nigdy mi się nie udało, a teraz przypadkiem po prostu je sobie nabiłem. Co za tym idzie? Pięć punktów do wszystkich statystyk bonusu. Zgromadź 1000 szczęśliwych monet. Co to są te szczęśliwe monety? Czy ktoś to wie? Bo ja tutaj nie widziałem żadnych szczęśliwych monet w grze jeszcze. Odwiedź wszystkie lokalizacje w ciągu 1 dnia. To będzie trudne. Bym musiał sobie znaleźć listę tych lokalizacji. Naturzysta, spędź 24 godziny bez żadnego wyposażenia. To by było słabe teraz dosyć, ale łatwe do wykonania. Muszę zrobić sobie więcej miejsc w ekwipunku na taki manewr. 2, 4, 6 mam wolne, potrzebuję 9. Cóż tutaj było jeszcze? Lepszy przedmiot 10-krotnie i załóż na swoją postać. Ani razu tego jeszcze nie miałem. W porządku. 6 przedmiotów z tej samej kolekcji. To nie będzie takie proste do zdobycia. Poziom 400, poziom 500. Wszystko w swoim czasie. Znajdź wszystkie pupile. To tego mi nie brakuje aż tyle. Grzybów od handlarza nie planowałem kupować. Ukończ wieżę. Blisko jestem tego. Do Asteros mi nieco brakuje. Portal do piekieł. Nawet nie wiem, ile on ma poziomów. Ukończ strefę mroku. Ukończ tornado. W tornadzie dobrze szedłem do przodu. Pełny plecak ulepszyć. Wszystkie budynki poziom 15. Wszystkie budynki na maksymalnym poziomie. Wszystkie 49 poprzednich osiągnięć. Wszystkie budynki w podziemiu na 15. Do tego mi już dużo nie brakuje. To znaczy brakuje, ale zasobów mam już chyba wystarczająco. Składziciel najlepszego. Wygraj w podziemiu z top 1 rank graczy. Nie zrobiłem tego jeszcze. Twierdza, podziemie. Nie umiem teraz wybrać. A chyba chodzi o wyzwanie do walki gracza na pozycji 1. A jest nim inna postać niż ten, którego wzywałem do podziemi. No właśnie, z tobą walczyłem. Ale ktoś tutaj ma wyższe statystyki od ciebie. Mimo niższego poziomu. Całkiem fajne klejnoty tu mają.
Tego naszyjnika jeszcze w ogóle nie widziałem. Czasem będzie fajnie sobie przeżyć tych na wysokim rankingu. Ciebie też chyba jeszcze nie widzieliśmy. Przenoś na obserwatorium. Też tak to wygląda. Zbroja obrońcy uciśnionych. Peleryna nadaje jej wrażenie dodatkowej bohaterskości. Prześladowczy pas puszczańskiego prześladowcy. A teraz powtórz to szybko 10 razy pod rząd. Na to się nie skurczę. W porządku. Tak więc chyba wszystko zrobiłem obecnie. Pozostaje mi czekać do końca obecnej warty. I po kolejnym skoku czasowym zbiorę zasoby z warty. I podejmiemy się dzisiaj pierwszej misji. O, kim ty jesteś? Mówisz coś? Halo? Oświecenie? Czy to jest więcej doświadczenia? Księżyc jest dziś w konstelacji trzygłowego pawiana. Zgodnie z przepowiednią, każdy poszukiwacz przygód może dziś zdobyć dużo punktów doświadczenia, a potem możesz wrócić na piwko. Super! A przy okazji coś pamiętam? 9 godzin jeszcze jest dostępny tygryc. Ale za punkty doświadczenia się poświęcę. Dzień dobry! Cześć, Gryfosmoku. Nie chciałbyś do mnie dołączyć? Tak? Już dołączył? Pupile. Kogo mamy tutaj dzisiaj? Mrok, więc zacznę od światła. Udało się, na szczęście wrog Jadon był dopiero na 22 poziomie. Za to mój dostanie 62 poziom. I wracamy do karczmy. Witaj, Konanie. Porozmawiajmy. Dokładnie. Za 7 minut ponad 5 milionów doświadczenia. Bardzo fajna oferta. Wpierw jeszcze do gabinetu czego magii. Dusza potrzebuje? Zajrzę. Aha. Niestety kosztuje 15 grzybków, więc się na razie nie skuszę. Na arenie. A chwilę, moment, jak tam napoiki? Nie mam nic na zamianę. Dodatkową lepszej broni też nie ma. Tak więc na arenie zawalczę sobie z tobą. Niestety on miał pierwszy cios. Za to ja miałem ostatni. Pupile już walczyły lochy. Indywidualny portal do piekieł. 45%.
45 milionów poleciało na końcu. Bardzo fajny cios krytyczny. I z 45 zjechałem na 24. Oraz w tym momencie spróbowałbym ponownie walki z tobą. Zobaczmy. 159 milionów punktów życia do ubicia. Życia do ubicia. I 10 milionów poszło. Trzy miliony ubił. Bardzo dobry wynik. Wow, Maguś naprawdę dużo ubił. Poniżej 80 milionów. Tak, ta nowa broń robi swoje. 65 milionów do ubicia mam. Zabrakło mi 1,5 miliona ze 159 milionów. Ale jestem coraz to bliżej wygranej. W porządku, lecimy dalej. Widział on tam żółty klejnot. Zbiorę zasoby. I dwóch, albo nawet trzech za 40 tysięcy. Nie. Jakieś 48 będzie trzech kosztowało. Więc na razie sobie odpuszczę tutaj walkę. Zasoby z podziemi zbiorę. I zawalczę sobie w wehikule czasu. Trzech przeciwników, czterech. Za ponad 5,5 miliona punktów doświadczenia. A i oczywiście tego pana mógłbym wezwać, ale było tam pewne osiągnięcie na pokonanie najsilniejszego z graczy. Czyli ranga 1 jest twoja. Zobaczmy. Mroczna elfka. Okej, jest naprawdę silna. Ale moje gobliny są silniejsze. Doskonale. I jest osiągnięcie. Zgładziciel najlepszego. Co mi da kolejne 5 punktów statystyk. Wszystkich statystyk. Niekoniecznie. Na 411 nie ma nikogo jeszcze. Więc zostanę przy tym panie, co ma najwyższy poziom. I lecimy do przodu. Walki. Jeszcze jedna. I to by było na tyle. Znowu troszkę zasobów mi wpadło. Nazbierało się troszkę złota, więc dobiję sobie punkt inteligencji. 629. Zrobię sobie taką małą podmianę, a przy okazji zobaczę jeszcze
Jakie ty masz tutaj klejnoty? 400. 439. Dosyć słabe jak na obecne standardy. Tak więc będę szukał im powoli coś na zmianę. Ale powoli. Gildia, zgłoszę się do ataku obrony i zawalczę sobie w wspólnym portalu do piekieł. No niestety żaden cios krytyczny mi nie wszedł. Doktora Bawuwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż mi przeznaczenie dzisiaj powie? Natychmiast przestań! Zrujnujesz mnie! Od cytryny? Bez przesady. Mroczny obcy. Za prawie 6 milionów punktów doświadczenia. O, witaj ciebie, jeszcze nie mieliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech będzie ta misja. Czego dusza potrzebuje? Tego, co dusza potrzebuje. Tutaj raczej nie było nic ciekawego, chociaż mistrze gruboskórnego. 765. Nie wyglądają źle. Ale w porządku, zobaczmy, co jeszcze dalej mogę zdobyć. Na pupilach już walczyłem. W gildii do wszystkiego się zgłosiłem. A właśnie, chciałem obejrzeć jeszcze raz. Jakie macie buty? Wszystkie cechy. To są moje. A ty masz takie same jak ja? Czy była tutaj opcja? Odzyskaj klejnot. Dodaj miejsce na klejnot, rozmontuj. Nie ma opcji. Wymontuj klejnot. No ale trudno. Tak więc przeczekajmy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Potwornie okrutny zając za 7 milionów punktów doświadczenia. Czego chcesz? To jest niewłaściwe pytanie. Właściwe pytanie jest, czego ty chcesz? Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Na szczęście miałem lepszą broń, żadne ciosy krytyczne nie weszły. Prawdziwy wojownik nie wie, co to ból. Dzień dobry. Dzień dobry. Pupile, ziemia kontra mrok. Zobaczmy. Mój teren żarów ma już całkiem fajny poziom. Szczerbun. No niestety nie dał rady. 69 poziom kontra 96 odwrócony poziom. No niestety nie udało się, ale za to mam cytrynę dla jednoroga mojego. Twierdza. No na razie sobie tutaj nie zawalczy. Więc czekamy dalej. I kończę kolejną misję. Banshee. 332 poziom. Dosyć wytrzymała. Za niecałe 8 milionów punktów doświadczenia. Dzień dobry. Witam. Niech będzie ta misja. Arena. Tutaj zawalczyłbym sobie z tobą.
Niestety on ma pierwszy cios. Ale udało się. Jest kolejne zwycięstwo. Pupile. Jeszcze chwilę potrzebują. Lochy większą chwilę. Dwóch żołnierzy za 82 tysiące. Jak najbardziej tak. Tutaj będę musiał przeczekać. Niech się tylko szkolą nowi. I czekamy. I ruszamy dalej. Potwornie choleryczny zając za niecałe 6 milionów punktów doświadczenia. Pogadać. Niech będzie ta misja. Tak, gro. Lecisz? Lecisz. Arena jeszcze nie jest dostępna. Pupile. Są dostępne. Ogień kontra mrok. I pilodliszka. Niestety rozpir ma jeszcze za niski poziom, by zrobić różnicę. W porządku, lochy jeszcze chwilę potrzebują. Twierdza 5 za 133, a tylko 15 tysięcy kamienia, nie. Kamienia zbyt szybko zaczyna mi brakować. W gildii jeszcze nic nie ruszyło. Zakręcimy? Innym razem. Teraz czekamy. I kolejna misja. Mulisty blob. Doskonale. Dzień dobry. Dzień dobry. Skusiłbym się na to wyzwanie. Arena. Zobaczymy sobie z tym panem. Jak tutaj wygląda? 8 minut jeszcze. Twierdza. Nie, będziemy czekać. I lecimy dalej. Kłopotliwy miś. Za 4,5 miliona punktów doświadczenia. Twojego głosu jeszcze nie słyszeliśmy. Hej, ty. Tak, ty. Ja? Hej, psst. Psst. Co? Potrzebujesz czegoś? No, darmowego doświadczenia. A ty? Hej! Panie z deską. Szczerze mówiąc, kompletnie inaczej wyobrażałem sobie jego głos. Pupile jeszcze chwilę potrzebują, więc czekamy. I ruszamy dalej. Potwornie morderczy zając za ponad 3 miliony punktów doświadczenia. Tu jesteś. A jestem. I chcę tej misji. Arena. Zawalczyłbym sobie z to... bomb? Znowu kliknąłem na nazwę gildii? Chyba. Ale jest kolejna wygrana, więc jest okej. Okay. Pupile. Woda kontra mrok. Hmm.
Że jak? Hydrowir. Poziom 106 przegrał z Jadunem na 74. To było naprawdę niespodziewane teraz. To mnie naprawdę zaskoczyło. Tego się nie spodziewałem. Spróbujmy jeszcze raz walki z tą panią. Ale w międzyczasie mogę dobić jeszcze coś? Nie mogę dobić. Mogę coś takiego zrobić. I lecimy. Ponownie 159 milionów punktów życia jest do ubicia. Dziesięć milionów poszło. Dwadzieścia milionów poszło. No niestety Maguś znacznie mniej tym razem ubił. Ale zobaczmy. Ładnie przepunktowała. Osiemdziesiąt jeden milionów. 73. 67. Ogromna szansa na wygranie tego. Nie, zabrakło ciosu krytycznego. Jednego pod koniec. Była naprawdę duża szansa ponownie na wygranie tego. No ale trudno. Będziemy próbować, aż w końcu się uda. Mały bonus do statystyk jeszcze wbiję. I czekamy do końca misji. I kobra plująca. 332 poziom. Zniecało 4 miliony i klepsydra. Szukasz zadania? Tak. I je znalazłem. Teraz klepsydra mi się przyda. Doskonale, ponad 9 milionów punktów musimy doświadczenia. Musimy pogadać. I niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Jest kolejne zwycięstwo. Pupile. Mrok kontra mrok. Ninjon. Omnibum. I jest jeszcze na mroku. Dla ciebie, Jadun. Dopiero druga wygrana dzisiaj. Jeden żołnierz za 42 tysiące. Dwóch za 67. Jeden za 6. Nie. Tutaj bym przeczekał. Wyszkolę nowych. W kilt nic nie poszło dalej, więc czekamy do końca misji. I ruszamy dalej. Okrutna tarantula. Za ponad 5 milionów punktów doświadczenia. I naszyjnik runiczny. Tu jesteś. A jestem. I ty jesteś. Więc jesteśmy. Kapłan głębin. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Doskonale. Pupile walczyły już wszystkie. W twierdzę zbiorę zasoby i będę musiał przeczekać.
Ale chwila, moment, ten naszyjnik mógłbym użyć do polepszenia sobie aury, jeśli tego nie robiłem jeszcze dzisiaj. A nie robiłem. Cześć. Hej. I rozmontujemy i czekamy do końca misji. I Sheldragor, 333 poziom. Za ponad 5 milionów punktów doświadczenia. Szukam zadania. I niech będzie to zadanie. Arena. Zawalczę sobie z tobą. Niestety ona miała pierwszy cios. Za to ja mam ostatni. Doskonale. Lochy jeszcze daleko. Pupile walczyły wszystkie. A w twierdzy, no. Co mogę tu zrobić? 9 za 97 nie. Czekamy. I kończę kolejną misję. Przybysz z obcej planety. Za ponad 8 milionów punktów doświadczenia. Porozmawiajmy. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. No niestety nie udało się. Pupile walczyły wszystkie, już lochy są dostępne. Tak więc... Może w końcu... się uda. ...159 milionów do ubicia. No prawie 160 nawet. Prawie 30 ubił. Bardzo dobry wynik. Maguś też nieźle przypunktował. Ale 95 milionów to jeszcze dużo. Poniżej 80 to już ładny wynik. ...66 milionów do ubicia. To jest bardzo możliwe. Tak blisko przy wygranej znowu. Ten jeden krytyczny cios mi zabrakł. Ale jest coraz to lepiej. A na obecną chwilę czekamy do końca misji. I ruszamy dalej. Kobra grzechocząca. Za prawie 8 milionów punktów doświadczenia. Księżyc jest dzisiaj w konstelacji trzygłowego pawiana. Zgodnie z przepowiednią. Dzięki za info. Porozmawiajmy. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Niestety on miał pierwszy cios. I ostatni. Twierdza. Raczej się nie opłaci. Przeczekamy to. I ruszamy dalej. Pantera. Za ponad 3,5 miliona punktów doświadczenia. Szukam kogoś, kto szuka przygód. Więc znalazłeś. Arena. Zawalczyłbym sobie z tobą.
No, niestety nie udało się. Twierdza. Dwóch za 69 tysięcy. Jeden za 4 tysiące, ale 19 tysięcy kamienia. Skuszę się nawet na to. Więcej kamienia zawsze się przyda. I czekamy do końca misji. I ruszamy dalej. Potwornie okrutny zając za niecałe 6 milionów punktów doświadczenia. Każdego dnia coś nowego. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Doskonale. Twierdza. Musi poczekać. A my czekamy do końca misji. I ruszamy dalej. Wiążmi. Za ponad 2,5 miliona punktów doświadczenia. Szukasz zadania. Właśnie znalazłem. Arenę jeszcze potrzebuję chwilę. A w twierdzy muszę przeczekać. Pomóc w czymś? Niekoniecznie. Wy idziecie na rozmontowanie i czekamy. I sęp olbrzymi. Za ponad 2 miliony punktów doświadczenia. Wystarczy doładowanie. Zdecydowanie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. No, niestety nie udało się. Twierdza. Jeszcze potrzebuję chwilę. I kończymy misję walką z mięsnym golemem. Za ponad 4 miliony punktów doświadczenia i pożeracz dusz. Czołem, Ciemajdo! Ej, kogo nazywasz Ciemajdą? Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Doskonale. Lochy są dostępne. Tak więc kolejna próba. Byliśmy już tak blisko pokonania jej. Więc Barbara, punktuj jak najmocniej umiesz. No niecałe 20 milionów tym razem ubił. I Maguś prawie nic nie ubił względem tego, co zwykle ubijał. 120 milionów jeszcze zostało. $109 milionów do ubicia, tylko dla mnie. To nie będzie proste. Jeśli w ogóle mi się uda. A wygląda dobrze? Tak jest! Gawędziarz! Właśnie ukończyliśmy wieżę. Cóż mam tutaj dla wojownika? Angielska skrzynka pocztowa gry słów. Ale bez miejsca na klejnot. Tak czy owak, wieża jest ukończona. A co za tym idzie?
5 punktów do wszystkich statystyk bonusu. Dlaczego tylko ty nie masz miejsca na klejnot, a wprawienie miejsca na klejnot 16 tysięcy kosztuje kryształów. W takim wypadku idziesz na rozmontowanie. Tak samo jak ta broń. Nie da się dzisiaj już? No niestety nie. 5000, coś mógł ulepszyć? Mogę. Krem mogę ulepszyć i też tak zrobię. Mały bonus do statystyk. Wbiję parę punktów statystyki manualnie. Dziewięciu za 31 nie. Tu się jeszcze jeden szkoli. Zbiorę tylko zasoby. I czekamy do końca misji. I walczymy z gnąpiem bagiennym. Za ponad 3,5 miliona. Witam. Niech będzie ta misja. I czekamy. I ruszamy dalej. Gnąb ognisty. Za niecałe 5,5 miliona punktów doświadczenia i hiperwypasiona szata. Czego chcesz? Dużo doświadczenia. I jeszcze więcej. Nie muszę więcej walczyć. Locho jeszcze daleko, ale twierdza może mi dać jakąś szansę innym razem. Cóż ja miałem jeszcze tutaj? A dzisiaj nie da się więcej rozmontować, więc czekamy. I kończę misję walką z Wierzmijem. Za 7 milionów punktów doświadczenia. Dosyć ciekawa broń, ale nadal słabsza od mojej. Jeśli chodzi o maksymalne obrażenie oczywiście. O, tu jesteś. No i jestem. I niech będzie ta misja, do której mam procedrę. Zjawa za ponad 8 milionów punktów doświadczenia. Bez pośpiechu, mamy cały dzień. No nie ja. Ja bym wolał, żeby to nie trwało cały dzień. Twierdza. Jeden żołnierz za 3000, ale 30 tysięcy kamienia, więc się skuszę. Trzech, 72 i 37 tysięcy oczywiście. Jeden za 14,31. Pięciu za 197 tysięcy. I 15 znowu z kamieniem będę do tyłu, ale z drewnem będę daleko do przodu. Tak to troszkę balansuje do przodu i do tyłu. Jeden. Nie. Co najmniej dwóch potrzebuję, ale za 168 tysięcy. Jak najbardziej tak. Jeden żołnierz, 65 tysięcy drewna. Jakieś 20 tysięcy kamienia tam było. 29 za 3 nie. Tutaj bym się zatrzymał. Niech się szkolą nowi. Zaraz będzie i tak koniec misji. Witaj! Hej!
gildii nic się nie działo. Cześć. A? Cześć. Ile jesteście warci? Nie aż tak wiele. 2 miliony mogą być. Niech będzie. Dobry, na razie na sprzedanie przetrzymam sobie. Obrzydliwy ożywieniec za niecałe 2 miliony punktów doświadczenia. Mamy ważną robotę. I niech będzie ta misja. I ruszamy dalej. Brązowy gargulec. Za ponad 8,5 miliona punktów doświadczenia. Spójrz na to. Niech będzie ta misja. W twierdzy. Jeden żołnierz za 52 tysiące? Jak najbardziej tak. Jeden za 89. Dziewięciu za 35. Nie, to się już nie opłaca. Niech się tylko szkolą nowi. I czekamy. I kończę kolejną misję. Przybysz z obcej planety. Ponad 10 milionów punktów doświadczenia i jabłko ziemi. Bardzo fajne łupy. Bez wątpienia marzysz o zdobyciu mojego autografu. Nie całkiem. Niech będzie ta misja. A w twierdzy będę musiał przeczekać. Jeden punkt inteligencji, mały bonus do statystyk. I czekamy. I ruszamy dalej. Szczur ściekowy. Za ponad 6 milionów punktów doświadczenia. Musimy pogadać. Niech będzie ta misja. Twierdza, jeden żołnierz za 31 tysięcy. Jak najbardziej tak. Niech się szkoli i czekamy. I ruszamy dalej. Obślizły blob. Za niecałe 3 miliony punktów doświadczenia i truskawka ognia. Zobaczmy, niech będzie ta misja. I w twierdzy 47 tysięcy za jednego. Jak najbardziej tak. 5 za 140, ale znowu kamienie będą do tyłu. Na razie sobie odpuszczę. I kończę kolejną misję. Cyklop piaskowy. Za ponad 2,5 miliona punktów doświadczenia. Możesz mi pomóc? Mogę. Jak zakładam. Tutaj będę musiał przeczekać. W gildii nic więcej się nie działo. Koło fortuny czeka na ciebie. No to czekamy. I ruszamy dalej. Szaman Wudu za ponad 2 miliony punktów doświadczenia. Spójrz na to. Niech będzie ta misja, do której mam klepsydrę. Ponad 7,5 miliona. Tu jesteś.
I jeszcze jedna misja, do której mam klepsydrę. Potwornie złowrogi zając. Za niecałe 8 milionów punktów doświadczenia. Witaj! Niech będzie na razie ta misja. Zbiorę zasoby w twierdzy. I będę musiał przeczekać. I kończę kolejną misję. Piaskowy blob za niecały milion. Wszystko tu jest takie niesamowite. Co nie? Niech będzie ta misja. W twierdzy jeden żołnierz za 33 tysiące. Jak najbardziej opłacalne. Za 97, a 10 nie. To już wyjdzie mi za drogo. I czekamy. I ruszamy dalej. Piekielny cyklop. Za prawie 4 miliony. Możemy sobie pomóc. Moglibyśmy. Niech będzie ta misja. W twierdzy 1 za 25 tysięcy i 8 tysięcy kamienia. Nie aż tak bardzo opłacalne, ale jest to jakieś 2000 do przodu. Czterech za 138 tysięcy. I niestety nie udało się. Czyli z tą miną nie mogę próbować wygrać, ale z tą mógłbym. Jednak byłbym tutaj dosyć stratny, jeśli chodzi o kamienie. Dlatego na razie niech tylko się szkolą nowi. I czekamy do końca misji. I ruszamy dalej. Szczur albinos. Za ponad 4 miliony punktów doświadczenia. A więc przysłano mi nowego giermka. Na to bym nie liczył. Niech będzie ta misja. W twierdzy mam 5 za 212 tysięcy. Jak najbardziej tak. Jeden za 3000, ale 14 tysięcy kamienia, niech będzie. Kamienia zawsze mam za mało. Niech się szkolą nowi. I czekamy. I ruszamy dalej. Pająk olbrzymi za ponad 4 miliony punktów doświadczenia. To takie ekscytujące. Cóż mam tutaj? Ale jest gorsza od obecnej. I mu wszystko niech będzie ta misja, do której mam klepsydrę. Sześć milionów punktów doświadczenia. Hej. Niech będzie ta misja. Twierdzy jeden żołnierz za 194 tysiące zasobów. I jeden za 14, co bym sobie odpuścił w tym momencie. Niech się szkoli nowy i czekamy. I ruszamy dalej. Potwornie różowy zajączek za niecałe 6,5 miliona. Punktów doświadczenia. To takie niesprawiedliwe. Co nie? Ale tak to już bywa. Niech będzie ta misja, do której mam klepsydrę. Rozbójnik za 4 miliony i wydajne
łajno gruboskórnego. No bo czemu nie? Szukasz zadania? Coś w tym rodzaju. Niech będzie ta misja. W twierdzy jeden żołnierz za 35 tysięcy. A to i będę musiał przeczekać. Niech się szkoli nowy. I ruszamy dalej. Potwornie choleryczny zając. Za niecałe 7 milionów punktów doświadczenia. Mamy coś ważnego do obgadania. Na przykład tą misję. Twierdza, jeden żołnierz za 117 tysięcy. Zdecydowanie tak. Jeden za 24,8. Nikły zysk, ale zysk. Tutaj będę musiał przeczekać. Niech się szkoli nowy i czekamy do końca misji. I ruszamy dalej. Lew górski. Za niecałe 2,5 miliona. Musimy pogadać. Czyżby? Niech będzie ta misja. Za 96, 19 nie. Czekamy. I kończę kolejną misję. Zły kradziej za ponad 5 milionów punktów doświadczenia. Każdego dnia coś nowego. Niech będzie ta misja. I w twierdzy jeden żołnierz za 86 tysięcy. W porządku, niech się szkoli nowy i czekamy. I walczymy z bazyliszkiem. Za ponad 5,5 miliona punktów doświadczenia. A błak, dał błak. Tak, cokolwiek powiesz. Zbiorę zasoby i 5 za 36? Nie. Zbiorę zasoby z podziemi i czekamy dalej. I ruszamy dalej. Potwornie różowy zajączek. Ponad 2 miliony punktów doświadczenia i klepsydra. Ostatnie doładowanie. Szukasz zadania? Tak. I właśnie je znalazłem. Do którego mam klepsydrę? Okrutna tarantula. Za 8 milionów punktów doświadczenia. Czego chcesz? Tej misji. A przy okazji... Jadun, poziom dla ciebie. Tyranożar dla ciebie. Rozpir. I hydrowir. 107 poziom. W porządku i czekamy do końca obecnej misji. A w międzyczasie... No nie bardzo się opłaca je sprzedawać. Czego dusza potrzebuje? Ale dla miejsca bym sprzedał chociaż łajno. I czekamy. I ruszamy dalej. Pirat John Passat Monsum. Za prawie 7 milionów punktów doświadczenia. Wszystko tu jest takie niesamowite. Niech będzie ta misja. Twierdza. Jeden żołnierz za 158 tysięcy zasobów. Zdecydowanie tak. Jeden za 22 tysiące i 7 tysięcy kamienia. Również się opłaca.
Dwóch za 448. I co mam tutaj jeszcze? Za 4 miliony. Mam nadzieję, że starczy żołnierzy, bo nie wiem, ilu będzie magów. Ale jak najbardziej tak. I udało się. 4,5 miliona drewna. Ładnie skoczyłem do przodu. Zbieram jeszcze lokalnie zasoby. Jak to jej 5,4 miliona potrzebuje kamienia na łuczników. Ale wszystko w swoim czasie. Zbiorę zasoby z podziemi. I czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Kłopotliwy miś za ponad 4 miliony. To były dobra, wszystkie. Już starczy. No właśnie, wszystkie doładowania na dzisiaj. Ustawię sobie wartę. To koniec mojej warty. A początek mojej. Na arenie nie muszę więcej walczyć. Dobry wieczór. Witaj. Coś się w gildii zmieniło? Raczej nie. Więc czekamy do końca obecnej warty.